Panie Waldku, to już 4 lata, prawda? Czwarta impreza pana. Tak, już czwarta impreza moja z panią Wyletą i każda impreza jest udana. No właśnie, panie Waldku, co jest takiego magicznego w tej sali, że jednak pan ją odwiedza? Ta impreza jest naprawdę bardzo udana. Ta sala jest jedyna w swoim rodzaju i można powiedzieć, że no, jedyne imprezy jakie są, to tylko w Łebrzu. Pani Wioleto, tak jak pani powiedziała, 4 lata już za nami, niedługo wybory oczywiście, ale chyba będziemy dalej się bawić w Łebrzu. Myślę, że to, co myśmy zdobili razem z moimi mieszkańcami, radnymi, prezesem OSP, moimi gośćmi, którzy przyszli na Andrzejki. Ja jestem wdzięczna za to, że oni mnie szanują i zawsze do mnie dzwonią naprawdę miesiąc przed Andrzejkami, chcą się bawić w Łebrzu. No właśnie, w tamtym roku pytaliśmy właśnie żywową kuchni, jakaś magia w potrawach, magia, nie wiem, w tańcach. Niech pani nam powie jednak, może pani jako szefowa KGW, co tutaj jest takiego, że jednak ta lista nawet nie musi być otwierana, bo ona już się, jak się otwiera, to już się zamyka, prawda? Dla mnie to jest serce. Serce to jest ciepło, gdzie ciągnie nas do Łebrza. Jako przewodnicząca nigdy nie proponowałam, co będzie i tak dalej, ale oni wiedzą. I chciałabym też podziękować moim koleżankom z KGW, gdzie naprawdę pomagają. No właśnie, panie Waldku, prawdopodobnie jest pan królem parkietu. No można tak powiedzieć, ale naprawdę serce tutaj całej imprezy, które się odbywa w ciągu 5 lat, to jest serce pani Wiolety. Pani Wiolety i pań, które tutaj pracują na to wszystko, na tą całą imprezę. Kuchni, załogi, kelnerek. To jest impreza niepowtarzalna i zapraszamy wszystkich.
teraz idziemy tym pić litrami. A teraz idziemy na jednego głębszego. A teraz idziemy wódkę pić. Znowu magia i cud, że sala jest pełna. No. Tak do nas ludzie się garną, tak lubią u nas się bawić, naprawdę. To wszystko dzięki Wioletce. Ona jest zorganizowana dla nas wszystkich. My pomagamy jej oczywiście. No, kończy się kadencja, ale myślę, że zostanie dalej tą przewodniczącą. Proszę mi powiedzieć, jak dzisiejsze przygotowania do dzisiejszych Andrzejek? Bardzo dobrze, wszystko, w ogóle wszystko bardzo dobrze przebiegło. Dużo jedzenia, przede wszystkim przez szefową. Nie, no tak, wszystkie panie pracują, nie, że jedna pracuje, bo jedna nic nie zrobi, no, wiadomo. No ale ty jesteś szefową, co to nie, rządzi, może nie? Tak, jedna musi zarządzić, no. Na sali gorąco, bo tak bardzo rozbawieni są wszyscy, nie? No to super, no. Fajnie, rewelacyjnie. No i panie wszystkie pomagają, tu pani zajedzie wszystkim, no, dziękuję. W moim imieniu i naprawdę koło gospodyń, który mam naprawdę wspaniałe dziewczyny, dziękuję za to, że mi pomagają. Jestem wdzięczna, bo bez nich nic myśmy nie zrobili. I za to dziękuję im serdecznie z całego serca. Ja, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich, Wioletta Kos. Tym akcentem zakończymy i mam nadzieję, że spotkamy się w tym samym składzie za rok na następnej imprezie. Dziękujemy, mamy nadzieję, że tak się spotkamy. I'm not the one who's running out of time.